Za oknem coś się dzieje. Siemka, czuwajcie moi drodzy, z tej strony wasza Lykosia. Tym razem witam was w harcerskich opowieściach znowu. Bardzo dużo z was mnie o nie prosiło ponownie. I pomimo tego, że przez ostatnie dni bardzo regularnie i systematycznie wrzucałam różne filmy, to i tak najczęściej próśb było o harcerskie opowieści oraz właśnie o ten dzisiejszy odcinek. Tak więc zapraszam. Zanim jeszcze zacznę mówić o czymkolwiek, o jakimkolwiek biwaku czy rajdzie, powiem wam, że jeżeli was nie ma jeszcze na moim Instagramie, to was serdecznie zapraszam. Szykuję się tam do poprowadzenia live'a, na którym będę wam o różnych rzeczach opowiadać i pokazywać i tak dalej, i tak dalej. Tak więc zapraszam was bardzo serdecznie. A teraz przechodzimy już do tematu odcinka. Tak jak w dzisiejszym tytule było napisane, dzisiejszy odcinek będzie o tym, jak spakować się na biwak albo na rajd. Bo zauważyłam, że część z was prosiła o spakowanie się na rajd, część z was na biwak i ja byłam taka troszkę skonfundowana, ponieważ u nas, w moim środowisku, rajdy są w trakcie obozu i to są takie kilkudniowe wypady do miasta w chwili, kiedy normalnie obóz jest w lesie, czyli coś pokroju takiego długoterminowego harcu. A tymczasem zauważyłam, że w większości drużyn ZHP rajdy to jest to samo, co w większości drużyn ZHR nazywa się biwakiem. Tak więc biwaki, albo rajdy, albo biwaki, to są kilku albo kilkunastodniowe wypady do innego miasta, czasami kraju, czasami jest to wyjazd właśnie z obozu, żeby zwiedzić to miasto, poznać, albo to miejsce, do którego jedziemy. W takim wypadku pakujemy się na taki wyjazd troszkę inaczej niż na obóz. Jeżeli potrzebujecie odcinka jak spakować się na obóz, to podsunę wam go tutaj, proszę bardzo, w karcie oraz mogę wam go podlinkować w opisie. Tak więc, co warto spakować na biwak czy rajd? Na pewno warto pamiętać o tym, żeby spakować ubranie. A wśród ubrań to będzie bielizna, czyli tyle par gaci, ile wyjazd, plus jeszcze jedno dodatkowe, ponieważ nigdy nie wiadomo, czy nie usiądziemy w czymś mokrym, czy nam się coś nie wyleje na przykład na nogi i tak dalej, i tak dalej. W przypadku dziewcząt to będzie jeszcze biustonosz oraz na przykład warto pamiętać o takiej ilości skarpet, ile dni będzie trwał biwak czy rajd i tak jak w przypadku gaci, jedna dodatkowa para. Warto też pamiętać o koszulkach, których będzie 3 lub 4 oraz jednej z parze długich spodni i jednej parze krótkich. Jeżeli wyjazd jest kilkunastodniowy, to można wziąć wszystko razy dwa. Czyli jak jest kilkudniowy, to wystarczą 4 pary bluzek, a jeżeli kilkunasto, to 8 par bluzek. Jeżeli rajd jest zimowy, warto pamiętać o zimowej czapce, a jeżeli letni, o czapce letniej, na przykład z daszkiem. I nie wlicza się w to nakrycie głowy mundurowe, tylko normalna czapka z daszkiem, czy to Adidasa, czy No Name, czy cokolwiek, słuchajcie. Tak naprawdę każda czapka się nada, czy to będzie z daszkiem, czy taki kapelusik ładny. Warto mieć nakrycie głowy, ponieważ słońce potrafi być zdradzieckie. Czeka, masz ostro, trzecia klasa. Okej, tak więc tak jak było o czapkach, warto pamiętać o obuwiu, które będzie stosowne do pogody. Jeżeli jedziemy na letni rajd czy biwak, warto pamiętać o tym, że poza traperami mogą nam się przydać tenisówki albo i sandały. I słuchajcie, jeżeli ma być naprawdę bardzo gorąco, to... To jest wyjazd harcerski, to nie jest rybia mody. Warto mieć wygodne sandały, które po prostu sprawią, że nasza stopa nie będzie się kisić w trampku, tylko będzie mogła swobodnie oddychać. Warto pobawić się w polaczka, skarpety do sandałów. To nie jest żaden grzech w tym wypadku. A jeżeli chodzi o zimowe obuwie, to również poza traperami warto pamiętać o jakichś butach śniegowcach na przykład, które no, są dosyć duże i w tym wypadku warto je sobie przytroczyć na wierzch plecaka, ale o tym jak się spakować będzie dopiero za chwilę. Jeżeli już było o odzieży, to teraz pozwolę sobie powiedzieć o kosmetyczce, czyli poza tonikami do twarzy, wacikami do zmywania na przykład makijażu i elementami do malowania się, warto wziąć oczywiście szczoteczkę do zębów i pastę do zębów. I nieważne jak krótki to byłby wyjazd, warto mieć pełnowymiarową pastę do zębów. I nie myślcie o tym, że wasz zastępowy to weźmie. Nie! Nie weźmie! Lepiej, żebyście mieli własną, ponieważ właśnie gdyby tak miało się zdarzyć, że komuś by się skończyła pasta do zębów albo nie miałby jej po prostu ze sobą, to zawsze możecie pożyczyć mu swoją. I słuchajcie, tutaj jeden lifehack. Proszę bardzo, nawet wiedzie napis lifehack. Ja zawsze na wyjazd biorę paczkę szczotek do zębów. I zazwyczaj w opakowaniu szczoteczek do zębów jest mniej więcej dwie, albo trzy czasem nawet.
I ja biorę te wszystkie trzy, całe opakowanie biorę. Dlaczego? Już kilkakrotnie przekonałam się o tym, że znajdzie się perełka, której takiej szczoteczki do zębów nie weźmie. Jeżeli chcecie wiedzieć, to nawet ja byłam raz taką perełką, która nie wzięła na zlot 30-lecia szczoteczki do zębów. Więc warto mieć kilka szczoteczek. Ja na obozie ratowałam kilka harcerek, bo miałam swoją szczoteczkę plus dwie dodatkowe i obydwie się zużyły. Pojawiły się osoby, które na przykład w trakcie obozu zgubiły szczoteczkę i tak dalej. No pamiętajcie o tym, że nie myślimy tylko o sobie, myślimy również o bliźnich. Służba drugiemu człowiekowi to jest coś, co mamy we krwi. Jeżeli byście słyszeli dziwne dźwięki w tym odcinku, to dlatego, że oboje mojego rodzeństwa jest ze mną w pokoju. No właśnie. Tak więc pytanie za milion punktów. Jak i w co się spakować? Tak więc moi drodzy, tak jak padły pytania, do jakiego plecaka się spakować, to pakujemy się do takiego regularnego obozowego plecaka, który, tak jak dobrze widzicie, ma 50 litrów. Tak, tak. Część z was powie, że to jest za dużo. Albo nie, ja się w taki nie zmieszczę. No dobra, tych drugich głosów pojawi się mniej. Ale wiem, ten plecak jest dużo za duży, ale nie szkodzi. Lepiej, żeby było w nim mało rzeczy i był lekki, ale żeby zmieściło się wszystko bez potrzeby przytraczania rzeczy po bokach, niż żeby brać mniejszy plecak, w którym mało się zmieściło, a dookoła wisi mnóstwo troczków i innych rzeczy poprzyczepianych do plecaka, dyndających i przeszkadzających w spokojnym marszu. Taki wam powiem jeszcze trik, że w chwili, kiedy macie tak duży plecak, to możecie śpiwora nie przypinać na górze, tak jak do tego służą te linki, jak jedziecie na obóz, tylko włożyć go na samo dno do plecaka. I tym oto sposobem, nie wiem jak wasze plecaki, ale mój plecak ma na przykład otwarcie na dole i tym sposobem, jak już dojeżdżamy na miejsce spania, otwieram tylko spód i wyjmuję śpiwór, który jest na samym dole. No właśnie, i pojawia się podstawowe pytanie, jak układać rzeczy w plecaku. I tak jak już mówiłam, ja zawsze na samo dno wkładam śpiwór. Ja jeszcze tutaj przed śpiworem upycham kocyk i zamykam tu. I otwieram górę. I od góry, po bokach śpiwora, jakby o tak, wsadzam ubrania, koszulki i spodnie, na górę kładę bieliznę, kosmetyczkę, na samą górę wkładam mundur, menażkę przed kosmetyczkę, albo menażkę wkładam, uwaga, uwaga, o w tą kieszeń na klapie, tutaj z tyłu, ewentualnie w tą kieszeń tutaj w środku. Tak więc, tak jak już mówiłam, mniejszy plecak, na przykład szkolny, wkładam na samą górę, składam go tak bardzo, jak tylko się da i go upycham na wierzch, dlatego, że przydaje się zazwyczaj później w trakcie zwiedzania miasta, czy harców i innych takich rzeczy. Od jakiegoś czasu zaczęłam brać materiałowe torby ze sobą, a nie plecaki. I one sprawdzają się dużo lepiej. I są to na przykład takie torby. Proszę bardzo, takie torby na ramię. A ta torba od Instytutu Felczaka jest w ogóle moim ulubieńcem, ponieważ jak widzicie ma uszy, ale i ma ramiona. I mogę ją nosić jako i torbę, i plecak. Tak więc, tak jak widzieliście, pakujemy się w duży, obozowy plecak, w którym po prostu będzie mniej rzeczy i będzie tym sposobem lżejszy i wygodniejszy do noszenia. A tymczasem żegnam was już z tym odcinkiem. To będzie na tyle. Do zobaczenia w kolejnym nagraniu, który już niedługo się pojawi na moim kanale. Bardzo się cieszę, że was przybywa, jest was bardzo dużo. A tymczasem czuwajcie w uśmiechu, nie wychodźcie z domu, pamiętajcie, zostań w domu, zostaję w domu. I cześć! I chyba nie było ostrości. Nie. A tymczasem... No, gryz. Taki szybki przerywnik. Jeżeli byście się zastanawiali, dlaczego są takie dziwne dźwięki gryzienia, to dlatego, że moje rodzeństwo je... Elo. Lody talonkowe. Więc sorki. Więc soreczka. Specjalnie dla was wyjęłam z tej oto szafy mój plecak. Tam są jakieś niespodzianki. Sprawdzimy, co tam jest. Powerbank, moi drodzy. Super. Tak, więc już wiecie, gdzie wkładam
powerbanki.